Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Markis. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam ciekawostki, jak i opisać rozkaz 37. Owszem, nie będzie to rozkaz 66, choć oby dwa rozkazy są podobne, jednak się różnią. Nie chcę przedłużać, dlatego zapraszam Was do oglądania już 9 odcinka z serii Star Wars. Ciekawostki. Rozkaz 37 był jednym z awaryjnych rozkazów, które zakodowano klonom z Wielkiej Armii Republiki podczas ich szkolenia na Kamino. Oprócz tego jedynego rozkazu zakodowano im także inne dyrektywy, jak rozkaz 66. Treścią rozkazu 66, jak dobrze wiemy, była eksterminacja wszystkich Jedi. Rozkaz 66, jak i rozkaz 37 należały do zestawu instrukcji awaryjnych Wielkiej Armii Republiki, gdzie było ich około 150. Jeśli chodzi o rozkaz 37, polegał na wyłapywaniu miejscowej ludności, okupowanej lub zbuntowanej i używaniu ich jako zakładników albo bezpośrednio ich mordując. Rozkaz 37 polegał ogólnie na wyłapywaniu ludzi w celu odnalezienia poszukiwanej osoby w obszarze, który zamieszkiwany był przez daną ludność cywilną. Dla niektórych osób rozkaz ten był bardziej brutalniejszy i straszniejszy niż rozkaz 66. Jeśli chodzi o sam przykład rozkazu 37, został on wydany na planecie Belasa, na której doszło do masowych aresztowań ludności cywilnej, podczas których używano pałek uderzeniowych, gdyż większość ludzi rozpoczęło strajk przeciwko działaniu władzy. Wszelkie wyposażenie mieszkańców zostało zabrane, a planety nikt praktycznie nie mógł opuścić poza rasami, z którymi nie był spokrewniony Feruzoli. Tak, cały rozkaz był wydany ze względu na Jedi, które znajdowały się na tej planecie, w mieście Usa. Imperium dało miastu 24 godziny na to, żeby wydało Jedi samemu Imperium, albo ludność cywilna zostanie zabita. Obi-Wan i Ferus Olin wiedzieli, że jeśli Ferus podda się Imperium, to i tak wymordują ludność cywilną, dlatego Ferus opuścił planetę, a na planecie wykonano masową egzekucję ludności cywilnej. Więc z mojej strony to na tyle. Myślę, że tego typu odcinek Wam się spodoba i skłoni Was do zostawienia lajka i subskrypcji na naszym kanale. W komentarzach możecie napisać, czy ten rozkaz był dla Was bardziej okrutniejszy niż słynny rozkaz 66, a ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć!